Nazywam się Małgorzata Morawska, jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a także dietetykiem, konsultuję zarówno sportowców, jak również osoby, które potrzebują porad dietetyka. Byłoby świetnie, ale gdybyśmy tak mogli rzeczywiście jeść wszystko to, co chcemy w momencie, kiedy tylko wprowadzamy nawet niewielką ilość treningów, to myślę, że dookoła nas nie byłoby osób, które mają problemy z nadmierną masą ciała. Niestety do końca tak to nie działa. Musimy nasze potrzeby energetyczne związane z wysiłkiem fizycznym pokrywać z tym, co dostarczamy z racją pokarmową. I odpowiednie proporcje pomiędzy białkami, tłuszczami i węglowodanami są również nie bez znaczenia, więc niestety tak całkiem tego, na co mamy ochotę, nie możemy jeść. Trzeba rzeczywiście realizować podstawowe zalecenia żywieniowe. Chyba aż tak optymistycznie to nie działa, że sportowcy nie mają tkanki tłuszczowej, bo każdy z nas musi mieć odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej w organizmie, kobiety trochę więcej niż mężczyźni. Jeśli chodzi o kopiowanie sposobu odżywiania sportowca i takiego przeciętnego Kowalskiego, to trochę brzydko brzmi, ale chodzi o osobę, która ma taką przeciętną, można powiedzieć, że niską aktywność fizyczną, bo większość naszego społeczeństwa ma niską aktywność fizyczną, to tak naprawdę większości zalecenia żywieniowe, które opierają się na racjonalnym żywieniu, rzeczywiście można przenieść z diety sportowej do diety przeciętnego Kowalskiego. Natomiast wśród sportowców dosyć istotną rolę odgrywa również żywienie okołowysiłkowe, które już nie jest konieczne u osób, które mają niską aktywność fizyczną albo nawet wprowadzają jakieś treningi w ciągu tygodnia, natomiast nie trenują zawodowo. I wtedy rzeczywiście to akurat nie miałoby już uzasadnienia. Żywienie okołowysiłkowe jest związane z odżywianiem zawodnika przed treningiem, czyli jakby dostarczeniem odpowiedniej ilości energii, którą zawodnik będzie wykorzystywał w trakcie treningu, tego co powinien zjadać, a raczej wypijać w trakcie treningu, żeby utrzymać możliwie jak najdłużej energię na procesy związane z pracą mięśni oraz to co powinien zjadać i wypijać po treningu, ażeby przyspieszyć regenerację. Podstawą właściwej diety jest regularne spożywanie posiłków oraz odpowiednie komponowanie tych posiłków. Regularność ma przebiegać w ten sposób, że trzeba zjadać jak najwcześniej po przebudzeniu śniadanie, a później jeść w odstępach czasu między 3 a 5 godzin. Tak, żeby ostatni posiłek był zjedzony co najmniej 2 godziny przed pójściem spać, ale też nie więcej niż 4,5 godziny przed zaśnięciem. Kolejną zasadą racjonalnego żywienia jest odpowiednie komponowanie posiłków, czyli uwzględnianie produktów zarówno będących źródłem białka, jak i węglowodanów w każdym posiłku i odpowiednie nawadnianie. To jest też bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o racjonalne zasady żywienia. Niestety prawda jest taka, że każdy dietetyk trochę opiera się na swoich preferencjach pokarmowych, więc pewnie miałabym jakiś ulubiony. Natomiast każdy plan żywieniowy musi być dopasowany do każdego, czy to zawodnika, czy każdego pacjenta indywidualnie. Nie można tutaj jednak mówić o jakimś konkretnym jadłospisie, który może być wykorzystany tak naprawdę uniwersalnie. Najczęściej popełniane błędy przez sportowców to jest nieodpowiednie rozplanowanie posiłków w ciągu dnia, niedopasowanie ich do pór treningów oraz nieprawidłowo przeprowadzona regeneracja. Jeżeli chodzi o wypijanie płynów i nawadnianie, to jest największa bolączka sportowców. Nie potrafią tego dopasować do swoich potrzeb, a niestety prawda jest taka, że nawet niewielkie odwodnienie będzie wpływało na zdolności wysiłkowe, będzie je mocno obniżało. Jeśli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, to tutaj problem jest podobny. Zazwyczaj
przeciętny Kowalski zjada dwa posiłki w ciągu dnia, gdzieś w biegu, nie zastanawiając się nad tym, co wybiera. I to faktycznie myślę, że jest największą bolączką. Związane jest to później z różnymi przekąskami pomiędzy, jakby w ciągu dnia, które dostarczają dużą ilość energii o małej wartości odżywczej i to przekłada się na wzrost masy ciała. Dzisiaj rzeczywiście coraz częściej pojawiają się diety eliminacyjne i są bardzo powszechnie stosowane. Bez glutenu, bez laktozy, bezcukrowe, pozbawione węglowodanów całkowicie. Dieta paleo to jest kolejny wymysł, który pojawił się w ostatnim czasie. Jeżeli chodzi o diety eliminacyjne, czyli na przykład diety bez laktozy bądź bez glutenu, to są diety, które mają również jakby swoje naukowe podstawy i jakby są uzasadnione u osób, którym faktycznie ten gluten czy ta laktoza szkodzi, które mają nietolerancję danego składnika. Natomiast u osób, u których nie obserwuje się problemów związanych z trawieniem tych substancji, tak naprawdę nie jest to wskazane. Oczywiście, że można poprowadzić taką dietę, która będzie eliminować te produkty, natomiast powinno być to prowadzone przez dietetyka, takie żywienie, z tego względu, że jeżeli tylko osoba, która nie chce jeść glutenu, wyeliminuje wszystkie źródła węglowodanów, to tak naprawdę nie będzie dostarczała swojemu organizmowi podstawowego składnika energetycznego, który jest najważniejszy w zasadzie, jeżeli chodzi o źródło energii dla pracujących mięśni. I no, taka dieta nie będzie racjonalna, zwłaszcza, że będzie również uboga w magnez chociażby, czy witaminy z grupy B. Dlatego też to musi być na pewno prowadzone pod kontrolą. Na regenerację po wysiłku dieta będzie miała bardzo istotny wpływ. Chociażby z tego względu, że wysiłek fizyczny związany jest z utratą sporej ilości wody oraz elektrolitów, które tracimy wraz z potem. I w pierwszej kolejności po wysiłku należy uzupełnić właśnie wodę i elektrolity, czyli odpowiednio się nawadniać odpowiednimi płynami. A w dalszej kolejności uzupełnić zapasy węglowodanów, czyli zapasy glikogenu. I wśród sportowców, w tym właśnie również w sportach walki, kiedy ten okres między treningiem a walką jest stosunkowo krótki, trzeba szczególnie o to zadbać, żeby te odpowiednie składniki uzupełnić po wysiłku. Oczywiście tutaj również odpowiednia podaż witamin, składników mineralnych będzie poprawiała tą regenerację.